Ale mówmy się, że to będzie jedna odpowiedź. Zapraszam Pani, tutaj zapraszam. Proszę Państwa, znaczy zabierając głos w imieniu tutaj Rady Rodziców, chciałabym krótko przedstawić nasz punkt widzenia i doprecyzować. To nie jest gra o ambicje, o moje zdanie, Pana Burmistrza zdanie. To jest, tu chodzi o nasze dzieci. I nasza skarga nie była związana z tym, czy nadprogramowo jedno dziecko, czy dwoje. Nie o to w tym wszystkim chodzi. My jako rodzice, my się nie zgadzamy na to, na politykę oświatową, jaka jest prowadzona przez burmistrza. Permanentne ograniczenie budżetu szkoły, zwalnianie nauczycieli, łączenie klas. Tak to wygląda. Co roku niepewność, brak jasnych, określonych reguł. Z punktu widzenia formalnego, burmistrz ma prawo stworzyć nawet 50-osobową klasę. Wolno mu. Ale czy tak można? Istnieje coś takiego jak zdrowy rozsądek. Istnieje coś takiego jak interes społeczny. No tak, posadzimy dzieci w dużej klasie pięknej gimnastycznej, zrobimy tak, rzutnik na ścianę, niech się maluchy uczą. Z punktu widzenia prawa wolno, ale my naprawdę się na tym nie zgadzamy i Państwo jako radni wybrani przez nas powinni liczyć się z naszą opinią. Pan burmistrz zarzucił, że nie wiem, Państwa może straszymy, tak formułując w ten sposób pismo. Ale my Państwa wybraliśmy i mamy prawo wiedzieć, czy Państwo kierujecie się naszą opinią i uwzględniacie nasze racje, czy martwicie się tak jak my o zdrowie naszych dzieci. Cały problem polega na tym, że szkoła w Kolumnie składa się z 3 szkół. Dzieci chodzą tutaj prawie 12 lat. My jako rodzice się znamy i w związku z tym mogliśmy może i po raz pierwszy w historii tutaj łasko zorganizować się i powiedzieć głośno to, co mówią inni. Tak? Ten list, który Pan Burmistrz tutaj zacytował ze strony dyrektorów innych szkół. Proszę wybaczyć, on do mnie nie przemawia. To są pracownicy, którzy Panu podlegają. I takie listy pochwalne to pisano w dobie PRL-u. Ja jestem pełna podziwu dla Pani Dyrektor Lichej, która ośmieliła się powiedzieć nie. Dla grona pedagogicznego, które wyraża głośno swój sprzeciw. Również przeciw licytacji kuratoryjnej. Kurator nie został nasłany ze środowisku. Został poproszony jako organ, który mógł powiedzieć głośno o jakości edukacji. Nie, co zrobił? Pani wizytatorka nawet nie weszła do klasy. Nie weszła zobaczyć, w jakich warunkach dzieci się uczą. Zajmowała się przeglądaniem dokumentacji. Tak? I takie było też pismo z jej strony. Ja się z tym pismem zapoznałam i zapewniam, że to kuratorium w Łodzi jeszcze odniesiemy się do tego pisma. Także tak jak mówię, jako rodzice organizujemy się i dlatego głośno mówimy, że się nie zgadzamy na taką politykę. Chcemy, żeby były jasne, przejrzyste reguły, żeby nie było zmieniane. W jednym roku klasa liczy 31 osób, w drugim klasa liczy 34, jest przyjmowane 36 osób. I na sesji w czerwcu już mówiłam wtedy jako przedstawicielka Rady Rodziców, że nie zgadzamy się na 34 osoby i byśmy się spotkali prawdopodobnie w tym samym miejscu, nawet gdyby klasa liczyła 34 osoby. Proszę przyjść do tej klasy, Panie Burmistrzu. Proszę zobaczyć, w jakich warunkach te dzieci się uczą. Ja naprawdę nie mam żadnej ambicji i ja z Panem nie walczę. Pan już trzeci raz mówi to. Musiało to Pana bardzo, że tak powiem, zaboleć moje sformułowanie. Ale jak to inaczej nazwać, skoro my z każdym, z kim się rozmawia, w rozmowie prywatnej powie, że to jest za dużo, to jest nienormalne, a potem co? Staje się i głową o ścianę. To jest walka, to jest po prostu walka z bezdusznością. O czym my mówimy? O 70 tysięcy złotych. To jest rząd oszczędności, który tutaj Pan chce robić, a Państwo albo to klepniecie, albo nie. Kurczę, o czym my ludzie mówimy, tak? Tą klasę można podzielić od 1 stycznia 2016 roku. To jest gest ich Państwa. Przeciąć to, po prostu przeciąć i podać co na pożegnacie ręce. I my tego oczekujemy od Was, jako od nas. Naszych radnych. To jest bardzo prosta i mądra decyzja. I nie chodzi o żadne chore ambicje, bardziej lub mniej.